stronę. Ale szybko, 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 szybko kręcimy. I drugie, bo taki hulaj hop. On jest bardzo gruby. Ale jak mi strażacy powiedzieli, że on jest gruby tylko w tym miejscu. Ale są miejsca tutaj, gdzie ten lód jest zdecydowanie cięższy. Dzisiaj na całym tym zalewie woda nie zamarzła jednakowo. Nawet widać po specjalny sprzęt. Ale kiedy ktoś wpada do wody, to zanim ratownicy przyjadą, to upływa trochę czasu, drogocennego czasu. Ratownik wam powie, ile człowiek może wytrzymać w takiej zimnej wodzie. Bardzo krótko jeszcze przy takiej temperaturze powietrza. I zanim pomoc dotrze, słuchajcie, czasami może być za późno. Tak jak powiedziałem, ratownicy mają specjalne kombinezony. Zobaczycie, że kiedy człowiek wpada do wody, nie jest tak łatwo wyjść. Widzicie, mamy tu przygotowane stanowisko, w którym ratownicy będą ćwiczyć, jak wydostać się z wody. Jak się wydostać z wody, kiedy lód pod nami się załamie. No i teraz dużymi bramami powitajmy naszego ratownika, który wejdzie tam i będzie udawał, symulował sytuację, kiedy sam... Jeżeli ktoś zauważy, to tą pomoc będzie już. Ale teraz ta sytuacja po prostu wygląda w ten sposób, że tej pomocy od nikogo nie dostaje. Próbuje samemu się wydostać. Podpiera się rękami i płasko wydostaje się na powierzchnię lodu. Cały czas płasko czołga się do brzegu w kierunku, gdzie ten lód jest najgrubszy i w kierunku do linii brzegowej, gdzie będzie już lód na tyle gruby, żeby się uratować. Jeżeli ta osoba się uratowała, wydostaje się na brzeg, zdejmuje te wszystkie ubrania mokre, które ma na sobie. Jeżeli ma coś suchego, to się okrywa. I ratownika Alberta. Albert to jest osoba, która, z którą Marek razem się kąpał, razem się ślizgał tutaj na powierzchni lodu. Marek wpadł pod wodę, wzywa pomocy. Albert tutaj najpierw przed wejściem na lód wzywa pomocy. Dzwoni na policję, na straż pożarną, pogotowie. Wezwał już pomoc, a teraz próbuje samemu nieść pomocy. Markowi zdjął własny pasek, płasko podchodzi do osoby poszkodowanej. Podaje mu pasek, nigdy ręki, ani nogi, żeby pod nim też się lód nie załamał i żeby Marek go nie wciągnął. I razem próbują się wydostać na lód. Dalej płasko, w stronę brzegu. Duże prawa dla ratowników. Nie słychać tych braw, może oni nie słyszą, bo są trochę dalej. Nie. Płasko podchodzi i to mówiłem wcześniej, nie podaje ręki, tylko podaje nasz plecak, tornistę. I również wydostają się na powierzchnię lodu. I po powierzchni lodu wracają do brzegu. Zdejmują mokre ubrania. Jeżeli mają suche, to kolega Albert dochodzi do tego osoby, która jest pod wodą, w lodzie. Płasko. Podaję mu kurtkę. I razem wspólnie wydostają się na brzeg. Na powierzchnię lodu. No nagraźmy tutaj ratowników dużymi brawami. Jeszcze głośniejszymi, bo ja to lepiej słyszę, a oni mogą w ogóle... Szolika. Płasko podchodzi. Sytuacja się powtarza, czyli podaje gałąź, nie podaje ręki. I razem wspólnie wydostają się na powierzchnię lodu. Jak myślicie, łatwo jest wydostać się na powierzchnię lodu, czy ciężko? Ciężko. Ciężko, trzeba mieć dużo siły. Zauważcie, że już tam ratownik jest zmieniony. Sarki. I za pomocą samych wyciąga osobę z lodu, z wody.